Dobry wieczór. Kłaniam się Państwu bardzo z Konina. Janusz Tomczak. Zapraszam na webinar dotyczący transportu strunowego, którego jesteśmy jedną z instytucji, która pomaga w jego finansowaniu. My jesteśmy firmą Skyward Community, która poprzez finansowanie takie indywidualne, własne, społecznościowe o nazwie crowdfunding, zbieramy fundusze na wspieranie technologii transportu strunowego. I tak kilka słów o sobie i będziemy przechodzić do konkretów. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Drodzy Państwo, z firmą jestem związany od 2016 roku. Cały czas pracuję w biznesie prywatnym. Od, widzicie Państwo, tu rok 90 do 2022. W międzyczasie zrobiłem studia wyższe, kierunek marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast w roku 2018 i 2019, to jest taki przełomowy rok mój we współpracy w Skyward Community, odbyłem szkolenie dla ambasadorów Skyward Community, które było organizowane przez naszą firmę. I razem ze 104 partnerami z 18 krajów ukończyliśmy to szkolenie w maju 2019 roku w Dubaju. Wtedy również byliśmy na naszym jednym z poligonów w miejscowości Sharjah, to jest Emirat Sharjah. I tam byliśmy w zasadzie od początku, jako pierwsza delegacja, która miała okazję widzieć powstawanie naszego poligonu w tej części świata i dla tych warunków takich, gdzie są te gorące klimaty, przyjął nas na tej budowie nasz założyciel, o którym powiem za chwilę kilka słów. Lecimy dalej. Drodzy Państwo, ja chciałem Wam przedstawić człowieka, dzięki któremu to wszystko powstało. To jest pan Anatolij Junicki, to jest naukowiec, wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 20 monografii i ponad 150 wynalazków z dziedziny chemii, przemysłu elektronicznego i chemicznego, jak również transportu i inżynierii mechanicznej. Z wykształcenia jest inżynierem budowy rakiet kosmicznych. Swoją karierę zaczynał w Związku Radzieckim ówczesnym na Bajkonurze, gdzie wysyłane były statki kosmiczne z terytorium ZSRR. To też jego wykształcenie jest takie kierunkowe, natomiast przez swoją karierę całą zawodową tworzy, wymyśla różne rzeczy, widzicie no, po tej ilości tych wynalazków i tak dalej. Natomiast to, co nas tutaj sprowadza, to jest przede wszystkim transport strunowy, którego jest wynalazcą, autorem i którego udoskonala od blisko 40 lat. Jest założycielem grupy spółek UST, jest głównym projektantem Unicki Strange Technology INC. Natomiast bardzo ważną rzeczą w karierze pana Junickiego również było to, że w roku 1998-2002 otrzymał dwa finansowania na projekty z ONZ-u dotyczące miast linearnych. Jest również członkiem Federacji Kosmonautyki ZSRR. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o UST. To jest, widzicie, brand, który obowiązuje od grudnia ubiegłego roku. Te U od pierwszej litery nazwiska pana Junickiego w języku oczywiście angielskim, UST, i tym brandem się posługujemy, drodzy Państwo, od grudnia ubiegłego roku. I przechodzimy dalej. Naszą filozofią to jest przede wszystkim, my mówimy tutaj o transporcie na drugim poziomie. Transport powinien być rozwiązaniem problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się nad siecią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości, zapewniając ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi, o czym się Państwo przekonacie za chwilę. Nasze moce, o co to chodzi? Drodzy Państwo, nasza firma jest już w pełni wyposażoną firmą, która może przyjąć praktycznie każde zlecenie w każdym zakątku globu. Warunkiem jest przede wszystkim to, żeby było finansowanie, żebyśmy my cokolwiek zaczęli rozmawiać i
przyjąć taki projekt do realizacji, muszą być spełnione następujące dwa kryteria. Przede wszystkim musi mieć zapewnione finansowanie na całą inwestycję i przydział ziemi, pod którą będą postawione słupy, nad którymi będą się poruszały nasze pojazdy, musi być przekazany nam jako firmie albo wydzierżawiony na minimum 100 lat. Więc mamy w tych naszych, proszę Państwa, tych działach produkcyjnych biura projektowe, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra certyfikacji zlokalizowane w dwóch różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. Nasza firma jest w stanie zrealizować dowolny projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynierska to dziś praca inżyniera i wynalazcy pana Anatolija Junickiego. Stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z zautomatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strun, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Te zielone systemy zasilania, proszę Państwa, bo my mamy przede wszystkim projekt, który się ma być w kategorii eko. Nasze pojazdy będą zasilane z uzyskiwania energii elektrycznej, z wiatru, energii słonecznej, wodnej i ze spalania śmieci. To wszystko znajduje się między innymi w naszej firmie i działach naszych inżynieryjnych. Nasza firma znajduje się, kompleks naszych firm zajmuje się w tej chwili w Mińsku, w stolicy Białorusi. Tam mamy ponad 80 rodzajów działów inżynieryjskich i między innymi każdy z tych działów zajmuje się osobną komórką, która jest w sumie integralnie związana z naszym transportem. Dalej, nasz kompleks przemysłowy to jest cykl całości prac przy produkcji pojazdów UST, który realizuje specjalne biuro projektowo-techniczne z produkcją pilotażową. My mamy tych zakładów w tej chwili, proszę Państwa, dwa i chciałbym Państwu powiedzieć, że one się również znajdują na terenie Białorusi. To są nowoczesne, wykonane kompleksy do produkcji wszystkich tam powstających naszych pojazdów. Ja na wcześniejszych prezentacjach, jakie Wam pokazywałem w tej mojej starej odsłonie, miałem tam kilka fotografii, w tej chwili w tej nowej nie ma. Mogę Państwu tylko powiedzieć, że wyposażone są w najnowsze urządzenia i maszyny sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i Włoch. Tak jak mówiłem wcześniej, że nasza firma wykonuje cały projekt, proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchomienie technologii transportowych, transinfrastrukturalnych. W tym również szkolenie i obsługę posprzedażową. Chodzi tutaj o to, drodzy Państwo, że w momencie, kiedy my będziemy już realizować projekty komercyjne, to będziemy mieć zapewnione w każdym projekcie 20% udziału firmy. To jest między innymi do tego, abyśmy mogli w przyszłości mieć fundusze na rozwój, na, drodzy Państwo, wypłacanie dywidendy naszym inwestorom, bo dzięki nim te nasze projekty powstają na dzień dzisiejszy, jak również do tego, abyśmy mogli szkolić kadry, które będą wykształcone przez nas i będą obsługiwały, drodzy Państwo, zarówno tą część związaną z całą tą komputeryzacją, informatyką, jak również tą obsługę stricte techniczną, czyli już mi chodzi głównie tam monterzy, proszę Państwa, elektrycy, elektronicy i tym podobne. Testowanie i certyfikacja. My mamy dwa centra testowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Emiracie Szardża, a drugi, drodzy Państwo, w Marinachorce, to jest na terenie Białorusi, na 70 km na południowy wschód od stolicy Mińska. Ja miałem okazję być w jednym i w drugim, także Państwu zapewniam, że są one naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dalej, dzięki tym naszym certyfikatom możemy uzyskiwać certyfikacje tak zwane TIF przez jednostkę certyfikującą TIF standardyzacją certyfikacją. Dalej,
budowa kompleksów naszych komercyjnych. My jako baza posiadamy wszelkie niezbędne, drodzy Państwo, zasoby, aby realizować wszelkie komercyjne projekty w dowolnym miejscu na świecie. I pozwalają one na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy i tej obsługi posprzedażowej. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, w tej chwili takich obiektów i takich budów mamy 4. I tu proszę sobie jedną rzecz zapamiętać, moi drodzy Państwo, że w momencie, kiedy mamy finansowanie pełne, 100%, to dla nas już jest wdrożony projekt komercyjny. Nasz założyciel, pan Junicki, mówi, że jeszcze w tym roku przekaże nam informacje na temat kolejnych. Natomiast my nie przekazujemy nigdy informacji, które są nieprzekazane oficjalnie przez właściciela naszej firmy albo przez nasze biuro. I transport pasażerski, tu mamy dwa rozwiązania, bo mamy zarówno transport pasażerski dla przewozu pasażerów, jak i uzupełniający nas dla przewozów towarowych. I transport ten pasażerski UST to jest unikalne rozwiązanie dla rozwiązywania problemów infrastrukturalnych dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach, przeznaczony do ruchu miejskiego i międzymiastowego, jak również międzynarodowego, jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również tej, która będzie nowo powstająca. Jest przeznaczony przede wszystkim do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią i uzupełniono siecią wieżowców. Siecie wieżowce to są te nasze podpory. Widzicie Państwo je tutaj. I tu jest właśnie między innymi ta filozofia naszej firmy, że my potrzebujemy mało miejsca, nie musimy, tak jak widzicie tu w przypadku samochodów osobowych, czy tam transportu kolejowego, betonować, czy tam, proszę Państwa, asfaltować tych terenów, bo nam wystarczy niewielki zakres tej ziemi, żebyśmy tą podporę zrobili, żebyśmy mogli fundament zrobić, tą podporę wynieść ponad grunt. No i bardzo ważny element w naszej firmie, który ma niezwykle ogromne znaczenie i który będzie, ja uważam, bardzo takim kluczowym elementem w naszej firmie, to jest transport towarowy. On jest przeznaczony do przewozu transportu towarów na odległość do 500 km od miejsca załadowania, natomiast jak już będziemy mieć tą infrastrukturę, drodzy Państwo, wybudowaną, to takie pojazdy mogą nawet jechać na odległość nawet do 10 tysięcy kilometrów. I w skład tego wchodzą 3 rodzaje pojazdów plus taki taśmociąg, który jest przeznaczony do materiałów sypki, to jest Unitrans U4-100. Natomiast pojazd, który tutaj Państwo widzicie, Unikon U4-192-01, to jest pojazd, ja już to Państwu nieraz powiedziałem, ale jeszcze raz to podkreślam, przeznaczony i wybudowany przede wszystkim z myślą dla naszych arabskich partnerów, gdzie mamy w tej chwili położoną bardzo duży nacisk i pracę naszej firmy. Unitrak U4-131 jest przeznaczony do przewozu materiałów zamkniętych, paczek płynnych i materiałów niebezpiecznych i Unitrak U4-171 jest przeznaczony do przewodzenia materiałów sypkich. Natomiast jeżeli chodzi o pojazdy pasażerskie, ja nie lubię używać słowa osobowe, bo osoba to jest sztuczny twór, natomiast człowiek jest człowiek żywy, krew żyje, serce bije, jak to mówią. To są pojazdy pasażerskie, które mamy w różnej konfiguracji. Mamy je w tej chwili 7 typów pojazdów, od najmniejszego Unividu U4-651, po najszybszy pojazd U-Flash U4-362, natomiast pojazdy Unicar, proszę Państwa, U4-430 i Unibus U4-210, to są pojazdy, które mogą być rozbudowywane modułowo. I tak widzicie tutaj różne konfiguracje tych pojazdów. Ja teraz o każdym z nich powiem kilka słów, żebyście mieli taką podstawową wiedzę. Univid to jest najmniejszy pojazd, który Państwu mówiłem, dwuosobowy, lekki. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia maksymalną funkcjonalność, łatwość użytkowania, niski koszt produkcji i minimalne zużycie energii.
On jest najtańszym naszym produktem w tej chwili w naszych rozwiązywaniach. Może jeździć z prędkością do 150 km na godzinę. Ja chciałbym, żebyście Państwo zwrócili tutaj uwagę na te prędkości, o których mówimy, bo te pojazdy będą się poruszały w ruchu miejskim. Przy dzisiejszych zatłoczonych ulicach, miastach i zabudowanych, to zobaczcie, jakie to są prędkości. W konfiguracji pojedynczej przewozi dwóch pasażerów, natomiast jeżeli będziemy je sprężać te pojazdy, czyli mówimy tutaj będziemy dokładać kolejny, tutaj kolejny, możemy takiej konfiguracji zrobić 7 i przy przewozu dwóch osób jego zdolności przewozowe to są 2, natomiast jeżeli zintegrujemy do 7 pojazdów, nawet proszę Państwa do 3500 pasażerów na godzinę. Ja miałem okazję widzieć ten pojazd w 2019 roku na takim organizowanym przez firmie ekofestiwalu. To jest miejsce, gdzie spotykają się inwestorzy, sympatycy, proszę Państwa, jak również wszyscy zainteresowani, którzy chcieli naocznie zobaczyć, jak wygląda ta technologia transportu strunowego. Unibike, pojazd kolejny, też z tych lekkich, dwuosobowy. On jest jeszcze, ma taką zaletę, że wbudowany ma taki system sportowo-rozrywkowy. Tam jest coś na zasadzie rowerku. Możesz na sobie w czasie jazdy nim tam po prostu kręcić. Na jednym z naszych spotkań jeden z przedstawicieli firmy powiedział, że między innymi takie kręcenie w czasie jazdy może powodować to, że będziemy produkowali prąd i przez to będzie nam to tam w przyszłości nabijało, że możemy sobie tam zmniejszyć cenę na przykład biletu lepszej. Dwuosobowy ma też możliwość dołączania kolejnych pojazdów, nawet do 7 przy konfiguracji tej pojedynczej 720 do 1400 pasażerów na godzinę w jedną stronę, natomiast przy sprężeniu nawet do 6300 pasażerów na godzinę. Oczywiście w obie strony. Unibus, aha, jeszcze tu się cofnę do tego, proszę Państwa, tego pojazdu, bo ten pojazd, ten Unibike, który tutaj Państwo widzicie, i Unibus, to były pojazdy, które były pokazane w 2016 roku na targach Innotrans, organizowanych w Berlinie. To są takie targi branżowe, gdzie one dotyczą przede wszystkim transportu kolejowego, samochodowego, maszynowego. I tam one zrobiły oczywiście ogromną furorę. On jest przeznaczony do komunikacji miejskiej, międzymiastowej. Występuje w wersjach podwieszenia i nadwieszenia. Używany jest jako pojazd, który może mieć przewóz taki pojedynczy od 10 pasażerów, nawet do 80, jeżeli będzie skonfigurowany. Natomiast można go sprzężyć nawet od 3 do 7 takich pojazdów. Natomiast w tej konfiguracji 1080 może przewieźć od 2,5 do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w dwie strony, a gdy będzie miał to sprężenie takie nawet do 7, to nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. I Unicar to jest jeden z nowszych naszych produktów, prędkość 150 km, tak jak pozostałe, to wszystko zaznaczam, jest ruch miejski. Stylowy elektryczny pojazd zaprojektowany, uwolnić ulicę, miasto od korków. On ma mieć za zadanie, tak jak dzisiaj są na ulicach, albo te trolejbusy, albo autobusy hybrydowe. Może przewozić w zależności od konfiguracji do 6 pasażerów pojedynczej konfiguracji, natomiast gdy go sprężymy do 7 pojazdów, mamy jego możliwości do przewozu nawet do, proszę Państwa, 7 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. To są naprawdę ogromne ilości i przy tych prędkościach w mieście to jest tylko podziw dla tego, co robili nasi projektanci. Natomiast jeżeli pomówimy tutaj o naszym cudzie technicznym, bo to wszystko jest naprawdę, pojazdy są, które mają szczególną uwagę, natomiast ten już zasługuje po prostu typowo na wyróżnienie, bo to jest pojazd, który w ruchu lądowym, drodzy Państwo, będzie osiągał prędkość do 600 km na godzinę. Ja miałem okazję w tym pojeździe również być, widzieć go, dotknąć, powąchać i siedzieć w nim w roku 2019. Zrobiony jest jak najbardziej luksusowe takie auto najwyższej jakości, te już takie wchodzące nawet do tych klasy premium wysokich. I jego zaletą jest przede wszystkim to, że on ma bardzo niski, w zasadzie najniższy współczynnik oporu powietrza, jaki w tej chwili udało się osiągnąć naszym inżynierom, bo na poziomie 0,06. Natomiast takie auta wyścigowe typu Formuły 1, czy tam jak tutaj jest na
slajdzie pokazany na przykład Porsche 997, on ma współczynnik 0,28. Widzicie Państwo, to jest jeszcze, my mamy jeszcze jedno 0 przed, więc mamy 0,2. Więc dla tych pojazdów poruszających się po drogach przede wszystkim tu jest problem tak zwanego przyziemia, ponieważ te pojazdy poruszają się po kołach, następuje tarcie. Im większe tarcie, to wiecie Państwo, większa siła, większe zużycie paliwa, natomiast nasze pojazdy, te, które tutaj widzicie, osiągają naprawdę ponadprzeciętne prędkości, bo ten system tego przyziemia jest zlikwidowany. A przy tej prędkości, które będą osiągać do 500-600 km na godzinę, one zużywają 0,9 litra na 100 km, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. I Unitrak, już wchodzimy w pojazdy te użytkowe, towarowe. On jest opracowany na bazie miejskiego Unibusu. Zawiera takie moduły trakcyjno-ładunkowe do przewozu materiałów dużych, płynnych i niebezpiecznych, a nawet do przewozu materiałów rozszczepialnych. Prędkość 150 km na godzinę. Proszę Państwa, dla samochodu ciężarowego. Wy sobie to wyobrażacie, to jest coś niebywałego. Możliwości przewozowe no nawet do 100 milionów ton rocznie. Oczywiście to wszystko mówimy przy wybudowanej infrastrukturze. I pojazd, o którym chciałem też Państwu powiedzieć kilka słów, bo jak żeśmy weszli na rynek arabski, to jednym z pytań naszych przyszłych inwestorów było to, dlaczego nie mamy w ofercie pojazdów do przewozu kontenerów. I naprawdę w kilkanaście miesięcy pan Junicki z grupą inżynierów skonstruowali oto ten pojazd, którego tu widzicie na zdjęciu, który w tej chwili przechodził już wszystkie certyfikacje. Także my już z tym pojazdem niebawem będziemy wchodzili do oferty takiej sprzedażowej na rynki komercyjne, a oferta jest bardzo atrakcyjna, bo cena za przewóz jednej tony tam jest bodajże 1 cent, to więc słuchajcie, drodzy Państwo, to są po prostu niewyobrażalnie tanie przewozy i będziemy ogromną konkurencją do przewozów tych kontenerów, które są na samochodach, jak również na statkach. No i ten Unitras, ten system taśmociągu towarowego, oczywiście przeznaczony do terenów takich górniczych, gdzie będzie służył do rozładunku i do załadunku tych naszych materiałów sypkich, ale również używany w przyszłości w portach. Jego możliwości robocze czy przewozowe to są do 100 milionów ton rocznie, a prędkość takiego taśmociągu może osiągnąć nawet prędkość 36 km na godzinę. Ja miałem okazję widzieć ten taśmociąg podczas prac testowych w Marinach Orce w roku 2018 i 2019. No i system morski to jest już naprawdę genialne rozwiązanie. Drodzy Państwo, do przewozu ma, ten nasz system, do przewozu zarówno materiałów masowych, płynnych i wielogabarytowych na odległość od 5 do 10 km w głąb wybrzeża. I o co tu chodzi, że ten system, który tutaj widzicie Państwo na tym zdjęciu, jest tak skonstruowany, że nie trzeba budować jakichś tam wielkich doków, tych portów, tylko taki system, my możemy z nim wyjść nawet do 5-10 km grob morzy i oceanów i on wtedy będzie przyjmował wszystko to, co jest zintegrowane z naszym transportem, zarówno kontenerowym, jak i tym materiałów tych sypkich. Proszę sobie zobaczyć, rozwiązanie jest naprawdę genialne. Jeżeli wejdziecie do naszych biur osobistych albo macie tutaj partnerów, którzy Was pozapraszali, proszę sobie zobaczcie to, jak to wszystko fantastycznie wygląda na animacji komputerowej. I miasta linearne to jest między innymi, drodzy Państwo, zintegrowany projekt z naszym transportem, ponieważ tak jak mówiłem Wam na początku, pan Junicki dostał między innymi te granty z ONZ-u na pokazanie i wykorzystywanie transportu w budowie miast linearnych. Co to są te miasta linearne? To są miasta, które można budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych, w tym w miejscach o trudnej rzeźbie terenu, a także na szelfie kontynentalnym. My między innymi poprzez te miasta linearne weszliśmy też na rynek arabski, bo wyszedł taki projekt od nas, że możemy im pomóc zazielenić pustynię, bo drodzy Państwo, jednym z naszych projektów naszej firmy jest również to, że mamy produkcję humusu, czyli tej ziemi urodzajnej, która będzie wykorzystywana właśnie w tych terenach trudno dostępnych i pustynnych.
Był taki projekt w 2019 roku, że goście, którzy odwiedzili ekofestiwal, to jest ten ekofestiwal, o którym Państwu wspomniałem, przywozili ziemię z różnych zakątków ziemi, no tak właśnie, glebę z różnych zakątków ziemi, bo byli zarówno goście z Nowej Zelandii, drodzy Państwo, z RPA, Brazylii, całej Europy, z Ameryk, którzy przywozili takie 2-3 kilogramy ziemi na ten festiwal po to, żeby po prostu to później naukowcy i nasi inżynierowie mogli to przebadać i stworzyć ten uniwersalny taki humus, który będzie mógł wykorzystany później w tych terenach takich do zazielenia i do zalesienia. Ale podstawą naszej technologii, drodzy Państwo, to jest transport sunowy, to jest to oto urządzenie, które macie tutaj w przekroju. Niezależnie od konfiguracji zawsze będzie wyglądało tak samo, czyli obudowa stalowa, wewnątrz struny, czyli pręty stalowe naciągnięte, zespawane jako jeden monolit i naprężone i wszystko zabezpieczone w specjalnym betonie. Ten beton, drodzy Państwo, to jest taka specjalna mieszanka, której za zadaniem jest przede wszystkim wyciszenie i konserwacja tych strun, ale również to, że on powoduje, że te struny mogą pracować w bardzo optymalnych warunkach, czyli od minus 100 do plus 100 stopnia Celsjusza, bo drodzy Państwo musicie wiedzieć, że nasze struny będą wykorzystywane i mają mieć swoją gwarancję na 100 lat, więc to jest poważna sprawa. I ten beton między innymi jest tym czynnikiem, który będzie to utrwalenie takie długie robił. Teraz każda z tych naszych strun, niezależnie czy ona jest w odcinku 100 metrów, czy tam kilometra, nie ma czegoś takiego, że ma tutaj deletację. To jest jeden monolit. To jest jedna konstrukcja, drodzy Państwo. Nie ma czegoś takiego w tym naszych pojazdach, że jak jedziecie, to macie taki charakterystyczny stukot jak w pociągach, czy tam w tramwajach, gdzie tam co jakiś czas słyszymy takie uderzenie. Tu tego nie ma, to się jedzie płynnie. Ja miałem okazję jeździć tymi pojazdami w roku 2018 i 2019, więc muszę Państwu powiedzieć, że to jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Dalej, na wierzchu jest główka stalowa, po której poruszają się stalowe koła i to jednocześnie jest taki element, który łączy nas energią do napędzania. Mamy różne rodzaje strun, widzicie Państwo takie różne też możliwości wykorzystania. Tu mamy przykład mostów, między innymi kratownicy, to jest odniesienie na przykład do wieży Eiffla, ona też tak jest wybudowana. Tu mamy takie mosty wiszące, takie strunowe i konstrukcję lekką. Wszystko widzicie, główka stalowa, obudowa i struny i wszystko wypełnione betonem. Nie ma praktycznie różnicy, tylko tu chodzi o ich możliwości później przewozowe. I teraz jeżeli weźmiemy o tą konstrukcję sztywną, to ona jest przeznaczona głównie do transportu towarowego i osobowego, ale tu możemy jeździć zarówno górą, jak i dołem, drodzy Państwo. Natomiast jeszcze w tej konstrukcji jest możliwość wykorzystania jej dodatkowo do poprowadzenia tutaj wody, energii, światłowodów i tym podobnych rzeczy. Ta konstrukcja będzie do pojazdów towarowych i osobowych, ale przede wszystkim ona jest do tej naszej, drodzy Państwo, kolei, która będzie osiągała prędkość 600 km na godzinę. Półsztywna konstrukcja, widzicie tutaj most wiszący, też można powiedzieć strunowy, ale tutaj trzeba tysiące ton stali, betonu, etc. I nasze struny, które będą do tego wykorzystywały taką podobną nawierzchnię. Ja miałem okazję jechać po tej konstrukcji, jak również po tej konstrukcji, dwoma rodzajami naszych pojazdów. Dalej. No i teraz zdolności przewozowe. Jest taki system AMP, to jest Automated People Mover. To jest taki system, który ma zapewnić, drodzy Państwo, albo odległość między pojazdami, żeby ona była bezpieczna, albo odległość czasową. I tutaj w przypadku naszego transportu UST jest to ustalone na 50 metrów lub 2 sekundy. O co to chodzi? Że w zależności od tego, jak będzie zapotrzebowanie naszego systemu, naszych pojazdów na przewóz pasażerów, to będzie to wszystko regulowane przez specjalne systemy, ale te odległości przy tym natężeniu ruchu, który będzie najbardziej ten taki zwiększony,
o największym ruchu, nie mogą być mniejsze jak 50 metrów lub 2 sekundy. I budowa układu napędowego, kilka słów. Tu przede wszystkim chcę zwrócić Państwu uwagę na system przeciwwykolejeniu, bo o to tam jest dużo pytań, bo to jest jednak na drugim poziomie, jak to się dzieje, że te pojazdy nie spadają, etc. Ten system, drodzy Państwo, ma specjalny certyfikat i patent, więc możecie tutaj być spokojni, tu się nic nie wydarzy, nawet w miesiącu maju było jeszcze przeprowadzone w Szardzie takie specjalne szkolenie, dostaliśmy również certyfikat na to, jakby w razie awarii, gdyby ten pojazd stanął, można było szybko i bezpiecznie go opuścić. To się również znajduje na kołach napędowych, więc koła tutaj te napędowe są jednocześnie i elementem hamującym. Dalej, drodzy Państwo, ważna rzecz, nasze akumulatory. Może już tutaj słyszeliście, może nie. Ciekawostka jest taka, że w samochodach elektrycznych no sercem napędu są baterie. Natomiast nasze baterie uzyskały fantastyczny współczynnik w stosunku do pojazdów samochodowych, bo w takich najlepszych samochodach elektrycznych w tej chwili cykl rozładowań i naładowań, czyli tak zwana żywotność tego akumulatora, to jest około 1000 cykli. Natomiast w marcu naszym inżynierom i panu Jińskiemu udało się osiągnąć wynik 5000 cykli rozładowań i naładowań. Więc to jest pięciokrotnie lepsze jak w najlepszych autach elektrycznych, słuchajcie. Ale pan Jiński przekazał tę informację, że nie sprzeda tego patentu do samochodów osobowych. I to jest dzięki panie Anatoliu za to, bo my jesteśmy inwestorami i będziemy z tego naprawdę korzystali przez długie lata. I system inteligentny UST, drodzy Państwo, oparty na sieciach neuronowych, inteligencji cyfrowych, zbiorami big data i blockchainem. Bardzo skomplikowane systemy. Za bardzo tu nie chcę wchodzić tam w środek, bo niewiele z nas to rozumie. Chodzi o to, że jeden system jest do zarządzania ruchem, inny do systemów pokładowych, a trzeci do wewnętrznej sieci transportowej. Jeżeli on jest opracowany o te najnowsze tam technologie, to możemy być pewni, że nie będzie ingerencji osób trzecich. No i bezpieczeństwo systemu transportowego, tu chodzi o taki technogenny charakter działania tradycyjnych środków transportu, które powodują ogromne szkody w środowisku. Chodzi o zakłócenie wód powierzchniowych, siedliska naturalnych zwierząt, szlaki migracyjne ptaków, etc. I przede wszystkim zabieranie wielu hektarów ziemi, które mogą być wykorzystane do użytku gospodarczego albo rekreacyjnego. I to, że my mamy takie bezpieczeństwo, drodzy Państwo, jeszcze zwiększa naszą taką nieawaryjność, bo jeżeli my jesteśmy na drugim poziomie, nie mamy, drodzy Państwo, skrzyżowań, etc., to nasz ten system bezpieczeństwa jest naprawdę kilkudziesięciu i nawet kilkasetkrotnie bezpieczniejszy jak do tradycyjnych środków transportu. I nasz transport UST został określony jako najbezpieczniejszy system transportowy, jaki jest w tej chwili oferowany na kuli ziemskiej. I on jest zgodny również z zasadami niezawodności konstrukcji, zgodnie z normą ISO 23-94, to są ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd. Drodzy Państwo, ja mam też kiedyś prowadziłem firmę, w której otrzymywałem te certyfikat ISO, wiem ile to jest problemów, wiem jakie trzeba spełnić warunki, standardy, dlatego my tych ISO mamy już kilka tych certyfikatów, które powodują, że my jesteśmy w gronie firm o najwyższych standardach. My jeżeli myślimy o wyjściu na rynki zewnętrzne, to ISO jest tak dzisiaj jak amen w pacierzu potrzebne. Przepraszam, że to tak mówię tak kolokwialnie, ale żebyście mieli tą świadomość. Przede wszystkim, dlaczego jest taki bezpieczny? Bo ma wysoką odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Ja powiem Państwu taką anegdotę. 2 lata temu podczas prac testowych w Marinachorce w czasie testu jednego z naszych pojazdów na linię przejazdu wjechał taka koparka, coś taka mini koparka, które prace takie jakieś tam drogowe, gruntowe były robione. W Marinachorce
Te nasze pojazdy są tak na wysokości gdzieś 1,5 do 2,5, 3 metrów maksymalnie w górę porobione te nasze drogi strunowe po to, żeby można było łatwo do nich mieć dostęp przy tych naszych pracach takich naukowo-testowych. I w czasie jednego z takich testów no, nieświadomie wjechał ten kierowca po prostu i jeden z naszych pojazdów uległ uszkodzeniu, bo po prostu uderzył z jakąś tam prędkością w tę koparkę. I drodzy Państwo, co się okazało? Nie było tam jakichś wielkich zniszczeń, za 2-3 dni ta koparka, ten nasz pojazd wrócił z powrotem na tę swoją strunę, ponieważ szybciutko udało się usunąć te wszystkie uszkodzenia, a tych uszkodzeń nie było tak dużo, bo muszę Państwu powiedzieć, że te nasze pojazdy są robione w jakiejś tam technologii próżniowej, gdzie one są bardzo mocno odporne właśnie na ten wandalizm. To jest między innymi spowodowane tym, że nawet był testy, że taki wybuch granatu takiego ręcznego nie powoduje jakichś tam wielkich szkód. To możecie sobie wyobrazić, jaką to ma, jaką odporność mają te materiały, te nasze pojazdy. No ale one mają mieć 100 lat, proszę Państwa, więc coś za co. No i usytuowanie konstrukcji nad gruntem powoduje, że bezpieczeństwo wzrasta ponad 100-krotnie, no bo my nie mamy tych konfliktów, że pojazd się uderzy, drodzy Państwo, że mamy tam pieszych, że mamy zwierzęta, że mamy ludzi, etc. No. Więc między innymi to są takie elementy, które powodują, że jesteśmy najbezpieczniejszym transportem. I teraz według Rosyjskiej Akademii Nauk innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi innymi obiecującymi systemami transportowymi w tej chwili oferowanym na naszej ziemi. Mówimy tu o transporcie kolejowym, drogowym, kolei magnetycznym, a nawet, proszę Państwa, ja miałem wcześniejsze takie porównanie do transportu lotniczego i morskiego. Kilka informacji takich dotyczących kosztów tego naszego przedsięwzięcia, jaki jest transport strunowy w porównaniu do naszej konkurencji. Transport UST, widzicie tu tą literką U, on wszędzie ma niższe parametry czy kosztowe, czy eksploatacyjne, jak pozostała konkurencja. My możemy się tylko w jednym elemencie porównywać tutaj w jednym naszym konkurentem, to jest z metrem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo oni mają na pod ziemią, więc tam tych zagrożeń poza jakimś tam wybuchem, wiecie Państwo, tam jakimś tam gazowym, czy jakimś zalaniem, ewentualnie trzęsieniem ziemi, no to też tam są tam jakieś tam zrobione parametry, że to wytrzymuje. To jeżeli chodzi o te zagrożenia takie na drodze takiej, po której się poruszają samochody czy pociągi, to tylko my się do tego możemy porównać. Natomiast jeżeli będziemy brali znowu takie koszty budowy, jak eksploatacji i wytworzenia, to chcę Państwu powiedzieć, że 1 kilometr w zależności teraz od wybudowanych dróg jest w granicach od 7 do 14 milionów dolarów za kilometr bieżący. Skrajny przykład metra to jest 100-150 milionów za kilometr bieżący. Zobaczymy, ale tu jeszcze bardzo ważna sprawa dla inwestorów jest ta stopa zwrotu, gdzie te pieniądze zainwestowane i oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze i uruchomieniu tego wszystkiego już tak w 100%, to nasz transport potrafi je spłacić nawet w przeciągu 7 lat, a metra do 40. Więc widzicie Państwo, że to jest, nawet nie mam o czym tu mówić. Dalej, zanieczyszczenie środowiska. My używamy, drodzy Państwo, do poruszania naszego transportu, jak wcześniej wspomniałem, energię elektryczną wytwarzana z tych tak zwanych OZE, tych odnawialnych źródeł energii, czyli ze słońca, wody, wiatru i ze spalania śmieci. Także jesteśmy tutaj bardzo proeko i wskaźnik wypadkowości, mówiłem, my możemy się porównać w tym względzie tylko do metra. Natomiast jeżeli już weźmiemy do transportu na przykład drogowego, samochodowego, to tak, proszę Państwa, my nie mamy skrzyżowań, my nie mamy, proszę Państwa, nie mamy na swojej drodze tych wszystkich typów wód gruntowych, wód gruntowych, tylko zwierząt poruszających się, tych wszystkich innych takich podobnych rzeczy. Także tutaj jesteśmy w priorytecie. No i teraz kilka słów o naszych obiektach, gdzie są testowane.
To jest zdjęcie 2019 roku. Ono się różni tym, drodzy Państwo, że jeszcze dodatkowo są dwie linie dobudowane. Natomiast teren wygląda tak jak teraz. I cóż my tam mamy? Tam mamy taki ośrodek certyfikacji, który jest na naszą tą strefę klimatyczną. On się znajduje w miejscowości Marina Chorka, to jest 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi. Jest to teren po byłym poligonie wojskowym, takim do transporterów opancerzonych, czołgów. Blisko tam pół roku to robiliśmy rekultywację tego terenu. Dzisiaj wygląda on naprawdę dobrze, zagospodarowany, zazieleniony, ale tu żebyście Państwo zobaczyli tę filozofię naszą, że widzicie, tu wszędzie jest zielono, natomiast te elementy tutaj, tutaj, tutaj to są nasze trasy, które bardzo dobrze współintegrują się z tym zielonym terenem. Tutaj organizowane były jeszcze do 2019 roku przed pandemią ekofestiwale, te miejsca, gdzie zjeżdżali się inwestorzy, drodzy Państwo, zainteresowani, ciekawi ludzie tego wszystkiego. Ja byłem na trzech takich organizowanych przez firmę wyjazdach, także miałem okazję widzieć to wszystko, jak również mieć okazję przejechania się naszym transportem fizycznie. No, należy do nielicznych gron inwestorów w Polsce i na świecie, którzy mieli taką okazję. I tu chcę, żebyście zobaczyli filozofię właśnie tego naszego transportu. Proszę zobaczyć. Tu macie ten taśmociąg, o którym mówiliśmy wcześniej. To jest też Marina Chorka. Pojazd ten towarowy. I na dole właśnie zieleń, krzewy. To ma służyć ludziom. Natomiast transport trzeba wynosić na drugi poziom. I tam on będzie równie dobrze spełniał swoją funkcję, jak ten, który jest prowadzony na ziemi. Tu przykład wykorzystania naszych przystanków, czyli miejsc dokujących. W Marina Chorce to jest na poziomie tym górnym, mamy taki teraz widokowy, widzicie Państwo tutaj ten nasz pojazd, ten Uniflash, ten bardzo szybki, na dole jest Unibus U4-210, ja miałem okazję tym jechać też po tej eskapadzie, drodzy Państwo, Marina Chorce, ale tutaj na parterze to są takie pomieszczenia, które można wykorzystać komercyjnie, jakieś tam sklepy, usługi, etc. Natomiast w Marina Chorce jest tutaj Muzeum Techniki Drogi, którą przeszedł pan Anatolij Junicki od momentu ukończenia studiów po dzień dzisiejszy, od tej deski kreślarskiej do tego momentu, w jaki jesteśmy na dzień dzisiejszy. Bardzo ciekawe miejsce. Jest tam też taką ciekawostką, jest również to, że jest zrobiony tam taki sufit, drodzy Państwo, gdzie inwestorzy, którzy do bodajże kwietnia 2017 roku zainwestowali od 1000 do 5000 dolarów. Są z imienia i nazwiska. Wygląda to jak taka konstelacja gwiazd. Muszę się Państwu pochwalić, że i chcę się pochwalić, o, że między innymi jestem również tam ja i wielu naszych polskich inwestorów. To jest tak dla potomnych. Będą nasze dzieci i wnuki to oglądały. I miejsce następne, gdzie tutaj jest bardzo mocno w tej chwili położony nacisk naszej firmy, Centrum Innowacyjne w Szardży. To jest taki projekt, który powstaje na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Emiracie Szardża. I tu pod auspicjami uniwersytetów amerykańskich powstaje takie miejsce, coś a la druga Krzemowa Dolina, tylko dotycząca tego regionu świata. I tu będą pokazywane najnowsze technologie, tutaj będą miały uniwersytety swoje, między innymi takie oddziały. I my z naszym transportem strunowym, który tutaj Państwo widzicie, weszliśmy tam, dostaliśmy taką pomoc od Emira Szardży, pana sułtana szejka bin Mahmeda Al-Kaszminiego. To jest też bardzo wykształcony człowiek, bo on jest doktorem chemii i który jest zafascynowany transportem stronowym. Był kilkakrotnie na naszej, proszę Państwa, na budowie tego centrum innowacyjnego i odwiedział nasz ośrodek. Mamy tutaj też projekt naszego ekodomu. Taki dom jest również w Marina Chorce, w którym w tej chwili mieści się biuro naszej firmy, gdzie są przyjmowane delegacje, gdzie jest wystawiony też ten nasz pojazd, który będzie jeździł z prędkością 600 km na godzinę i gdzie, drodzy Państwo, jest też zrobiony projekt pokazania, jak może wyglądać miasto linearne, ten jego zarys, jak również tutaj są przyjmowane wszelkie delegacje, które odwiedzają nasze centrum i naszą budowę
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mieliśmy ich ponad 100. W marcu tego roku skończyło się Expo, gdzie mieliśmy naprawdę delegacje na szczeblu rządowym, monarchowie byli, inżynierowie, kosmonauci, wszyscy wyjeżdżali zachwyceni i pod ogromnym wrażeniem tego, co stworzył pan Junicki. I tak wygląda technologia transportu strunowego, drodzy Państwo. Zapraszam teraz do takiego podsumowania, czym jest ten nasz transport strunowy, więc innowacyjny, on nie ma drugiego takiego na świecie, nie możecie go przyrównywać do żadnych kolejek górskich, nic z tych rzeczy, bo nasz transport różni się od tych na przykład kolejek górskich tym, że my mamy własny napęd, a wszystkie te takie transporty typu gondolowego, one mają napędy zewnętrzne. Nadziemne od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy osobowe od 150 do 600 km na godzinę, towarowe nawet do 120-150, bezpieczny na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny zarówno z nowym budownictwem, jak i tym, który już istnieje i przyjazny środowisku. Wykorzystujemy małe zasoby ziemi, drodzy Państwo, i wykorzystujemy również zasilanie naszych pojazdów z odnawialnych źródeł energii. Tyle w temacie transportu strunowego. A teraz, drodzy Państwo, niezwykle ważna informacja. Nasz projekt składa się z 15 etapów. W tej chwili jesteśmy w etapie 14.2 i przechodzimy do za kilka dni, bo 27 października 2022 roku o godzinie 21 czasu polskiego na etap 14.3. Czym to się, proszę Państwa, je, tak mówiąc kolokwialnie? Etapów finalnych jest 1.15, czyli nikt nie mówi o 15.1, 15.2, 15.3, bo tego jeszcze nie wiemy. I ja uważam, że tego nie będzie. Oczywiście to jest moje osobiste zdanie, ale jeżeli 15 to 15, a nie 15, 1, 2, 3. A 15 etap to wychodzimy z naszą technologią, drodzy Państwo, na rynki zewnętrzne, mamy pełną certyfikację, wybudowaną przynajmniej jedną trasę komercyjną i odebraną dywidendę dla naszych inwestorów. I teraz ten etap 14.2 został przedłużony o 2 tygodnie, bo jeszcze 2 dni temu, bo dzisiaj mamy 20, a 19, czyli wczoraj, drodzy Państwo, powinniśmy przejść na etap 14.3, został wydłużony i powiem Wam szczerze, że się cieszę, że się tak stało, ponieważ obniżenie tego etapu, wejście na etap 14.3 powoduje zmniejszenie dyskonta i ilości akcji w pakietach, które możecie kupić jako przyszli inwestorzy. I za chwilę Wam pokażę przykład, jaki zrobiła moja partnerka biznesowa 18, bo ja sądziłem, że 19 my przejdziemy zgodnie z zapowiedziami na etap 14.3. Ale to za chwilę. I zobaczcie Państwo, ten projekt nasz, bo widzicie, sama idea pomysłu powstała w 1978 roku, to już blisko 40 lat. Natomiast w tym etapie, co my jesteśmy, zaczęło się od 2014, mamy 2022. Niebawem przejdziemy na 2023. Jesteśmy w 14.2. Ten znaczek w listopadzie już będzie inaczej wyglądał, będzie 14.3. Bo na 14.2 mamy następującą ofertę, bo 15 to jest etap finalny, drodzy Państwo. I musicie o jednej rzeczy wiedzieć, że najważniejsze to jest to, nieważne jaki wykupicie pakiet. Czy wykupicie za $50, czy za $150,000. Najważniejsze, żebyście wy i wasi partnerzy byli w tym projekcie 1.15, bo on jest kluczowy. Dlaczego? Bo niebawem, jak dojdziemy do etapu 15 i wyjdziemy ze sprzedaniem naszego projektu na rynki zewnętrzne, to pamiętajcie, że te 20%, które Wam mówiłem wcześniej, w każdym projekcie będziecie Wy mogli również jako inwestorzy inwestować w takie projekty komercyjne. Dla przykładu, zakończył się etap 15, firma wyszła na rynki zewnętrzne, na giełdy i teraz mamy okazję wybudowania takiej drogi, dla przykładu powiedzmy Moskwa-Paryż albo Berlin-Paryż.
i to będą mogły tylko realizować bardzo duże podmioty gospodarcze, czyli jakieś tam fundusze inwestycyjne, banki, bardzo bogaci inwestorzy. I oni będą taki kontrakt kupować od firmy. I pamiętajcie, że oni mogą się wspomóc i nie muszą drugim inwestorem. Bo jeżeli na przykład kupi to taki, no powiedzmy co tam, no, London Bank dla przykładu, czy tam City Bank, gdzie mają naprawdę ogromne zasoby finansowe i wiedzą, że taki projekt mogą wybudować na przykład w 3 lata, a spłaci on się w kolejne 7, to w ciągu 10 lat mają inwestycję zrobioną i spłaconą, tak? No ale eksploatować te drogi można 100 lat, drodzy Państwo. I teraz oni mogą sobie wziąć partnera do pomocy przy budowie tego projektu i nie muszą, bo mają takie zasoby finansowe. Ale załóżmy, że mogą, tak? No to uważacie, że wy jako oni kupili ten kontrakt powiedzmy za kilka miliardów dolarów, to kupicie w takiej cenie udział w projekcie, jak kupiła firma, możecie o tym zapomnieć. Możecie kupić to 2-3 razy drożej i tak się będzie opłacało. Natomiast w tych naszych 20% my będziemy traktowani praktycznie jak ci duzi partnerzy, ale stopa zwrotu będzie szybka, bo takie kontrakty będzie się budowało 2-3 razy szybciej. Proszę Państwa, mam chwilę przerwy, bo mi tu wkładam niepotrzebnie. I teraz wracam do tematu. Więc jeżeli niezależnie, czy wy kupicie w tej chwili, mówię, za 50 czy za 150 tysięcy dolarów, to będziecie mieć tą możliwość uczestnictwa w takim projekcie. Mamy 14.2 i to są oferty, które są jeszcze aktualne do 27 października. Drodzy Państwo, mamy pakiety, zarówno na raty, jak za gotówkę, ale tu jest też istotne to dyskonto. Patrzcie, tutaj mamy dyskonto 30, na przykład w takim projekcie Innotrans, gdzie my kładziemy tam 3 centy na dolara. Natomiast jeżeli przejdziemy na etap 14.3, to tu może być na przykład dyskonto, ja nie wiem ile to może być, 20, może będzie 18, to zobaczymy jak firma to zrobi. I tych udziałów za 1000 dolarów nie będzie 30 tysięcy, na przykład 20 albo 25. A istotną informacją jest również dla Was to, że my mamy zapisane w memorandum firmy, że jak wyjdziemy na zewnątrz, pójdziemy na te rynki zewnętrzne, to wartość tych naszych udziałów będzie równa 1 dolar. Więc to jest bardzo prosto do przeliczenia. Jeden udział równa się 1S. No to każdy umie liczyć. A jeszcze pieniądze to tym bardziej. Pakiety dla bardzo dużych inwestorów. Pakiet 150 tysięcy dolarów za gotówkę i dyskonto 54, ale 8 milionów 100 tysięcy udziałów. Życzę Państwu takich zakupów albo również takich partnerów do pozyskania. I pakiety najbardziej popularne od 50 dolarów, od 250 dolarów, przepraszam, na raty do 50 tysięcy dolarów, na raty mamy również takie. Drodzy Państwo, macie tutaj dyskonto od 21 do 46. Pamiętajcie, że to dyskonto za niespełna 2 tygodnie się mocno zmieni. Dalej. Mamy również ofertę dla naszych partnerów biznesowych, jak również dla partnerów, którzy współpracują z nami. Drodzy Państwo, my pracujemy w marketingu i te pozyskiwanie tych środków to jest przede wszystkim przez to, że jeżeli my udzielamy tej informacji o firmie, o tym, co ona robi, no to szukamy takich, którzy ludzi, którzy zainwestują w ten projekt. Jeżeli wy znajdziecie kogoś, kto zainwestuje w projekt, zainteresujecie go poprzez informację własną albo zaproszenie na taki webinar, zarówno który prowadzę ja o technologii albo Mariusz Duszpański o duplikacji, no to wtedy, jeżeli z jego waszego linku polecającego wy tego partnera wprowadzicie do firmy, bo do firmy się rejestrujemy za darmo, żebyście to Państwo zrozumieli, tu nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast, żeby być takim pełnoprawnym, to trzeba już dokonać jakiejś tam inwestycji. I gdy taka się sytuacja stworzy, to wtedy macie 15% zakupu z pierwszej linii tego swojego partnera. Czyli jak ktoś kupi tam pakiet za 1000 dolarów, no to będziecie mieć tej prowizji 150 dolarów. Jeżeli kupi za 10 tysięcy, 1500 i tak, etc., etc., do góry. I te prowizje wasze, czy te fundusze, które w
te pieniądze, które wpływają z zakupu tych partnerów, wpadają na takie specjalne konto o statusie bonusowy. I tam również macie Państwo, możecie sobie składać, to nawet to dyskonto jest nieco wyższe jak normalnie, że z takiej pracy własnej możecie po prostu sobie zrobić to, że uzbieracie sobie tam odpowiednią część tych swoich funduszy i zakupicie sobie pakiet. Ja pracuję zarówno tak i tak, drodzy Państwo. Ja sam inwestuję, zainwestowałem, jak fundusze, które otrzymałem z prowizji tak zwanej, przeznaczyłem na reinwestycje, czyli na dalsze zakupy. To jest, bardzo dużo z nas tak robi. To nie jest żadna tajemnica, że przez to zwiększamy portfel naszych akcji. I mówiłem, że mamy pakiet, nawet widzicie, możemy kupić sobie za $50, drodzy Państwo, i za $150,000. Nie ma problemu. Jest to również takie konto inwestycyjne. W momencie, jak macie jakieś tam pakiety na raty i by się stała jakaś tam tragedia życiowa, no wiecie Państwo, no, można zachorować, można stracić pracę albo jakieś tam są inne ważniejsze priorytety i macie zapłacone 2-3 raty, to te pieniądze nie giną, tylko po okresie tam 1,5 miesiąca pakiet jest zlikwidowany i wchodzi na to konto akcyjne i możecie te pieniądze później wykorzystać nawet do zakupu troszeczkę mniejszych, ale zawsze będziecie mieli udział. Tyle w temacie inwestowania. Macie 2 tygodnie jeszcze niespełna, drodzy Państwo, na to, bo dzisiaj mamy 20-27, czyli tydzień nam został, na dokonanie jeszcze inwestycji lub dokupienia sobie albo pozyskania partnera. Wielu z Was ma również ofertę taką, że możecie, drodzy Państwo, mieć takie specjalne bony, które firma dawała za współpracę z etapem 14.2. Ale my wracamy do informacji, natomiast o tym etapie powiem za chwilę. Drodzy Państwo, 4 lata rozwoju transportu cunowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ja pamiętam to zdjęcie, to właśnie zdjęcie tego Emira i Dubaju, bo tam Zjednoczone Emiraty Arabskie są podzielone na 7 emiratów. To są wszystko rodziny królewskie sobą spokrewnione. I właśnie tutaj jest władca Dubaju ze swoim synem, jak oni w roku 2019 usiedli w naszym pojeździe. To było przed takim wydarzeniem odnośnie jakichś tam targów technologicznych, już nie pamiętam za dobrze. I tutaj dostaliśmy praktycznie zielone światło i weszliśmy na te rynki arabskie. I co przez te 4 lata udało nam się osiągnąć, drodzy Państwo? Otóż transport cunowy został zaprezentowany na szczycie rządu światowego w Dubaju. To jest jedna rzecz. Mamy niezależną organizację TIF SV z tardacją certyfikacją, która przeprowadziła certyfikację transportu cunowego w Szardży. W centrum testowym w Szardży uruchomiono pierwszą linię testową, którą odwiedził władca Emiratu, Szejk Sultan bin Mohammed Al-Kashmini. I władze Szardży zatwierdziły eksploatację pierwszej linii testowej w centrum testowym w Szardży. Proszę Państwa, to jest to, co nam się udało osiągnąć w te 4 lata. Ogromne osiągnięcie. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego.